Szerokość robocza 3,2 metra. Listwa tnąca z 8 dyskami. Hydropneumatyczne odciążenie belki. Kosiarka wyposażona jest w kondycjoner pokosu z regulowanymi kierownicami. Minimalne zapotrzebowanie na moc 90 koni mechanicznych. Szybka wymiana noży. Kosiarka posiada mechaniczne zabezpieczenie na jazdę. Maszyna z bocznym mocowaniem belki roboczej do ramy. Szerokość robocza 2,8 metra. Siedmiodyskowa listwa tnąca OptiDisc. Belka jest szczelnie zamknięta i zalana olejem na cały okres eksploatacji. Komil Agro. Ten zestaw kosi naraz 6 metrów. Maszyna przednia 3 metry. Szerokość jej pokosu od 1,3 do 1,5 metra. Kosiarka tylna z centralnym mocowaniem belki do ramy o szerokości roboczej również 3 metrów. Tutaj szerokość pokosu wynosi od 1 Forterra. Szerokość robocza 5 metrów, 4 karuzele mają zamontowane po 6 ramion. Szerokość transportowa 2,8 metra. Niskie zapotrzebowanie mocy, zaledwie 20 koni na wałku BOM. Sprzęgło wielopalcowe DigiDrive wykonane z hutej lub... Ciągnik Deutzwar. Jak Państwo widzą, ciągnik ten z przodu ma zamontowaną inną maszynę. Jest to zgrabiarka, która będzie jeszcze pracowała. Szerokość robocza przetrząsacza 5,3 metra. Liczba wirników 4. Liczba ramion wirnika 6. Wydajność robocza około 6 hektarów na godzinę. Amortyzatory sprężynowe stabilizują maszynę do przejazd. Ciągnik Zetor Major. Wystawca maszyny rolnicze Suchy. Szerokość robocza tej zgrabiarki 4,1 metra. Karuzela 10-ramienna, mająca po 4 zęby na ramieniu. Niskie zapotrzebowanie mocy, zaledwie 30 koni mechanicznych na wałku WOM. Zawieszoną na przednim tuzie. Wystawca 100 Milagro, ciągnik Deutzwar. Grabiarka grzebieniowa, nie karuzelowa. Szerokość robocza 6 metrów. Szerokość zgrabianego wałka 1,3 metra. Szerokość transportowa 2,3 metra. Czekamy na kontynuację pracy. Jak zapewnia producent, grzebieniowy system zgrabiania pozwala uzyskać zwiększoną o 75% czystość zbioru. Dzieje się tak dzięki specjalnie wyprofilowanym palcom grabiącym. Konstrukcja grzebieni uniemożliwia zgrabianie kamieni do wałka. Zgrabiarka ta ma napęd hydrauliczny. Szerokość robocza od 6,7 do 7,3 metra. Szerokość zgrabionego wałka od 0,8 do 1,5 metra. Szerokość transportowa 3 metry. Jak podaje producent, tandemowy układ jezdny zapewnia idealne kopiowanie terenu. Dokładny i czysty zbiór materiału dzięki specjalnie wyprofilowanym palcom grabiącym. Automatycznie opuszczany ekran pokosu. Hydrauliczny mechanizm zmiany szerokości roboczej. Zaleca New Holland, Rollbed 150. Wystawca Osadkowski, ciągnik New Holland. Czujniki gęstości po każdej ze stron komory mają za zadanie utrzymanie równej gęstości beli. Automatyczne smarowanie łańcuchów. Zaczep górny. Podpieracz pięciorzędowy o szerokości 2,3 metra. Hydraulicznie opuszczana podłoga. Komputer sterujący ze złączem ISOBUS. Maksymalna średnica beli 150 cm. Rolka dociskowa górna. Praca ta ma noże do ciśnienia. Za chwilę zobaczymy efekt jej pracy. Oczywiście za chwilę Państwo będą mogli podejść i zobaczyć, jak ta bela została zwinięta. Kolejna prasa, zmiennokomorowa, pasowa prasa rolująca Ferabolic Slim HTC 365. Wystawca Massio Gaspardo Polar.
Trasa ta zwija wele o średnicy regulowanej w zakresie 50-165 cm. Podpieracz ma szerokość 2,2 m i doposażony jest w rolkę dociskową. Możliwość zastosowania sznurka, siatki lub folii. Rotor jest trzyramienny, ułożony w podwójnej spirali. Hydraulicznie opuszczana podłoga pod rotorem. Czterowarstwowe pasy bezkońcowe. 15 noży tnących zabezpieczonych indywidualnie. Maksymalne ciśnienie prasowania to aż 210 bar. Oczywiście ciśnienie prasowania jest bardzo ważne, ponieważ pozwala uzyskać dobrze zbitą belę, co ma przełożenie na dobrą jakość przyszłej ścianów i kątów. Czekamy na wyrzut beli. Proszę Państwa, w tym zestawie to prasa wydaje polecenia ciągnikowi. System ten nosi nazwę TBA i umożliwia pełne zautomatyzowanie procesu belowania, jak również prędkości, z jaką pracuje ciągnik w zależności od obciążenia prasy. Prasy serii 900 oraz ciągniki serii 6R posiadają ten system w standardzie. Wymaganą przekładnią ciągnika jest jednak skrzynia bezstowniowa AutoPow. Za chwilę zobaczą Państwo, jak trasa po napełnieniu komory sama zatrzyma ciągnik i dokona owinięcia oraz wyładunku beli automatycznie. W systemie TBA udział operatora sprowadza się tylko do kierowania ciągnikiem i ruszenia nim po wyładunku beli. Dalej praca odbywa się nadal w systemie TBA. Producent podkreśla, że jest to pierwsza prasa na świecie nie posiadająca tradycyjnej tylnej klapy komory prasowania. To teraz bardzo ładnie widać. Czas wyładunku beli krótszy niż 5 sekund. Konstrukcja ramowa prasy wydłuża jej żywotność oraz powoduje, że komora zwijająca przestaje być elementem nośnym w prasie. Komora prasowania posiada ruchome ściany boczne, które odchylają się w momencie wyładunku beli na boki, dzięki czemu bela jest szybko i zawsze wyrzucona z komory prasowania. I gotowe. Dawca Kobza Rynku. Ciągnik Waltra. Na pokazie pracuje przyczepa mogąca przewieźć 18 bel. Maszyna ładuje bele o wadze do 600 kg i średnicę do 150 cm. Wszystkie maszyny posiadają opcję zbierania ofoliowanych bel sianokiszonki. Opcja ta jest możliwa do zamontowania na każdym belowozie. Z przeprowadzonych przez firmę Kobza Rynku testów wydajności pracy wynika, że jeden ciągnik w połączeniu z jednym belowozem na 24 bele jest w stanie w ciągu 8 godzin pracy przewieźć 300 bel, włączając to załadunek i rozładunek. Oznacza to, że jedna maszyna może w ciągu jednego dnia pracy zebrać bele ze 100-hektarowego pola. Firma Kobza Rynku produkuje cały szereg maszyn do zbierania bel słomy, siana i sianokiszonki. Maszyny mogą zbierać 12, 18, 20, 24 lub 30 bel. Waga bel może wynosić od 300 do 1000 kg. Ich średnica od 120 do 180 cm. I gotowe. Proszę Państwa, powoli możemy przejść teraz do przodu. Proszę Państwa, Unia Group to polski producent maszyn rolniczych znany w wielu krajach świata.
Następna prasa. Stałokomorowa, walcowo-listwowa prasa rolująca John Deere F440M Multicrop. Wystawca John Deere Polska. Ciągnik John Deere. Prasa posiada komorę prasowania wyposażoną w 7 karbowanych.